Niedziela, 23 stycznia 2022 roku, 39. kolejka Polskiej Hokej Ligi. Na Jastorze w Jastrzębiu Zdroju czeka nas dzisiaj pojedynek pomiędzy JKH GKS-em Jastrzębie i Tauron pod halem Nowy Targ. Okrążek w spotkaniu JKH GKS Jastrzębie kontra Tauron pod halem Nowy Targ. Pierwsza głowa Pancikow przecina to podanie błyskawicznie do Neupauera. Neupauer wychodzi sam na sam, uderzenie broni Michał Kieler. Się na wycofanie krążka, teraz Wielkiewicz, Bryniczka, Bartłomiej w sół, dynamiczny wjazd do tercji, po raz kolejny uderzenie zawodnika. Kamil Górny, Bondaruk, Rac, gdzie jest krążek? Uderzenie, krążek cały czas w grze i tutaj zasłania nam Paweł Bizub, nie widzimy dokładnie wcześniej przed tym uderzeniem Jastrzębianina już gwizdek sędziego Radzika. Jest gol. Mamy bramkę, otwarcie wyniku. Jeszcze na komunikat speakera, kto, w którym Martin Kasperlik wpisuje się na listę strzelców. Pawlows broni Bizub. Tylko Razgals. Pawlows czeka na podanie, do niego adresowany krążek. I Razgals. Rad sygnalizuje, że już w tym momencie Szarotki w komplecie i gol. Łukasz Nalewajka przekierował krążek. Po uderzeniu Romana Raca. Rac uniósł ręce w górę. Krążek Rygusow na tą sytuację. Łukasz Nalewajka w kierunku swojego brata Radosława. Teraz przez moment krążek w górze. Radosław Nalewajka uderzał. Power i wyprowadzają Szarotki akcję z własnej tercji. Tomasik teraz w roli napastnika, uderzenie i broni Michał Kieler. Ostatnie sekundy Jelszański, broni Kieler, krążek odbił się jeszcze do bitka. I koniec, mamy zakończenie, syrenę i chociaż ostrzeżenie, ale krążek już w grze. Kasperlik broni Bizub bez kija. Paweł Bizub gdzieś tam kij za... Kasperlik przejął krążek, odegranie do Raca i na pustą bramkę przestrzelił teraz Dominik Paś ponad poprzeczką, pryk do kanca, właśnie uderzenie, ale Paweł Bizub czujnie, slajd na parkanach do prawego swojego słupka, teraz już przy lewym, pryk, uderzenie i gol! Mateusz Bryk, ależ to zrobił! Paweł Bizub na kolanach, a Mateusz Bryk pod poprzeczkę, tam krążek odbił się. Czy od poprzeczki, czy od tej siatki w bramce już. 3-0 wykorzystują gospodarze grę z przewagą jednego zawodnika. Bryk. Broni Paweł Bizub. Przypomnijmy, Jastrzębianie we czwórkę. Teraz Razgals przejął krążek po błędzie Tomasika i Paweł Bizub naprawia błąd swojego. Teraz muszą wracać Szarotki, bo paść do Bachalejszy. Bachalejsza, Bizub mrozi krążek. Bryniczka i Rac na środku. Rzucony krążek i Jastrzębianie. Górny, to być w odpowiedzi Saroka. Rusza Saroka, no i Power. Saroka, uderzenie i Michał Kinko. Krążka jeszcze Chorzelski. I jeszcze raz Marcin Chorzelski za bramkę. Chorzelski przed bramką, Bizub obronił, ale wobec dobitki Artursa Szewczenki bezradny. 4-0. Artur Szewczenko zdobywcą gola. Gratulacje od Eriksa Szewczenki do Marcina Chorzelskiego i do Eriks Szewczenko na lewą stronę. Razgals do Pawlowsa przed bramkę i gol. Tik, tak, to. Tak to rozegrali Jastrzębianie. Pawlows, Razgals i Artur Szewczenko. Po raz drugi w krótkim czasie kieruje krążek do bramki Pawła Bizuba. Drugi gol Artursa Szewczenki. Trzeciej tercji. W boksie odegrał do Kamienieł, ten do Jarosza. Jarosz, uderzenie, broni Bizub. W boksie odegrał do Kamienieł, ten do Jarosza. Jarosz, uderzenie, broni Bizub. Zakończenia tego spotkania.
Jastrzębianie z przewagą jednego zawodnika. Szewczenko broni Bizu. Razgals. Koniec spotkania. JKH GKS Jastrzębie pokonał Tauron Podhale Nowy Targ 5-0. Gotowują się do fazy playoff. A Nowotarżan, dziękujemy też Państwu za spędzenie niedzielnego popołudnia z zawodnikami JKH GKS-u Jastrzębie. Shoutout Michała Kielera w tym spotkaniu.